Jak bezpiecznie korzystać z internetu? Internet to źródło, z którego możemy czerpać wiedzę. Spróbujemy Wam pokazać, co jest niebezpieczne i co należy zapamiętać, aby bezpiecznie korzystać z internetu. Nie obrażaj innych. Obrażanie i wyzywanie innych jest zabronione na wszystkich stronach. Pomyśl, że druga osoba może to zgłosić na policję, a co najważniejsze, być smutna. Karą za nieprzestrzeganie tej zasady może nawet grozić ograniczenie wolności. Nie podawaj prywatnych informacji. Nikomu nie podawaj swoich danych osobowych. Na przykład, gdzie mieszkasz, jak masz na imię lub jakie masz nazwisko. Oszuści będą chcieli wyłudzić od ciebie jak najwięcej prywatnych informacji. Jeżeli ktoś wysłał nieznany dla ciebie link, lepiej w niego nie klikaj. Może być nim program śledzący twoją kamerę podłączoną do komputera. Przydaje się na to zaślepka. Rozmawiaj tylko ze znanymi ci osobami. Unikaj raczej rozmów z osobami, które poznałeś przez grę lub portale społecznościowe. Może to być niebezpieczne, gdyż osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. Nie odbieraj nieznanych ci numerów. Hakerzy oszukują ludzi, wciskając im, że coś wygrali i wystarczy podać swój numer karty kredytowej. Nie wierz im. Zawsze jest jakiś haczyk. Najlepiej poprosić, żeby odzwonił, bo teraz nie możesz rozmawiać. Wtedy sobie odpuści. Pobierz antywirusa. Jak sama nazwa wskazuje, jeżeli jakiś plik ma wirusa, powiadomi cię, jaki to plik i gdzie się znajduje. Niektóre antywirusy są bezpłatne, co nie oznacza, że działają gorzej. Używaj skomplikowanych haseł, składających się z cyfr, liter i znaków interpunkcyjnych. Pamiętaj również, żeby nie podawać tych samych haseł do różnych stron internetowych. Hasła powinny nie być związane z Tobą, na przykład Twoje imię. Da Ci to pełne bezpieczeństwo. Twórz kopie zapasowe. Jeżeli nagrywasz na YouTube'a, masz swoje dane w chmurze lub prowadzisz stronę internetową, pamiętaj, aby stworzyć kopię zapasową. W przypadku awarii lub włamań będziesz mógł przywrócić pliki i usunąć stare konto. Możesz też przenieść pliki do dysku zewnętrznego. Aktualizuj swoje oprogramowanie. Dzięki wykonywaniu aktualizacji zmniejszasz szanse na różne niebezpieczeństwa. Nie klikaj w zapamiętywanie hasła na danej stronie. Zwracaj uwagę na to, aby nie zapamiętywać haseł do żadnych stron internetowych. Zapamiętaj! W sytuacji zagrożenia poproś o pomoc rodzica lub skontaktuj się pod numerem 116 111.